jaki generator do domu wybrać, bo wyboru jest dużo. Są dwu-, czterosuwowe, jedno-, trójfazowe, inwerterowe i najpierw popatrzmy, z czego możemy wybierać. Dwu-, czterosuwowe, dieslowskie, jedno-, trójfazowe, inwerterowe, zwykłe. Zacznijmy od najprostszego wyboru. Jedno- czy trójfazowe? Jednofazowe. Dlaczego? Trójfazowe tak naprawdę płacisz za coś, czego nigdy nie będziesz używał, bo nikt ci nie powie tego przy zakupie, że trójfazowy możesz obciążyć na jedną fazę 1/3 mocy. Czyli jeżeli kupujemy inwerter, który... Kupujemy agregat, który jest 4-kilowatowy albo 3-kilowatowy, żeby było łatwiej policzyć, bo tam część z nich jest właśnie 2700. 3 kW mocy odbioru, tak, mocy prądnicy. To oznacza, że maksimum na 230 na jednej fazie możemy go obciążyć 1 kW. Czyli no, żadnego urządzenia powyżej 1 kW do tego agregatu nie podłączymy. Po co w ogóle są agregaty trójfazowe? Bardzo często one są sprzedawane na budowy do takich zastosowań, gdzie odbiornikiem jest pojedyncze trójfazowe urządzenie. I wtedy ma to sens, ma to ręce i nogi, że to jest agregat trójfazowy, odbiornik też jest trójfazowy, typu spawarka na przykład, typu właśnie jakaś tam elektryczna zagęszczarka do gruntu, czy coś tam, gdzie jest trójfazowy silnik i wtedy jest nam potrzebny agregat trójfazowy. Kiedy kupimy 3-kilowatowy agregat jednofazowy, wtedy będziemy mogli obciążyć go do 3 kW na tą jedną fazę, czyli na przykład 2-kilowatowy czajniczek nam pójdzie, albo mikrofala 1100 W, która na 3-kilowatowym inwerterze już nie pójdzie, 3-kilowatowym generatorze już nie pójdzie. Więc dla domu najmądrzej jest kupić generator jednofazowy. Dwu- czy czterosuwowy? Dwusuwowy generator zazwyczaj jest dużo tańszy i mniejszy, czyli no, ma to swoje zalety. Dwusuwowy generator dobrze współpracuje z systemem akumulatorów i inwertera off-gridowego. Dlaczego? Silniki dwusuwowe tego, czego nie lubią, to długotrwałej pracy ze stałym obciążeniem, czyli takiej normalnej pracy jak generator. Ale bardzo dobrze się sprawdzają przy krótszej pracy z pełnym obciążeniem. Czyli nie musimy się martwić, one są relatywnie oszczędne, relatywnie. W związku z tym, jeżeli kupujemy generator 700-900 W mocy ciągłej, podłączamy go, on nam ładuje akumulatory, 2-3 godziny pracy, wyłączamy. Jeżeli to jest generator, który ma pracować całą noc, w tym momencie generator czterosuwowy, tysiące rejwerów nie mogą się mylić, prawda? Więc na rejwy zawsze bierze się generatory czterosuwowe, bo one mogą długo pracować ze stałą mocą. Pamiętajmy, to są generatory większe, znacznie droższe. W związku z tym, no tutaj mamy jakby porównywanie jabłek do pomarańczy, tak? Bo co innego jest za 300, 400, 500 zł generatorek, który ma 900 W mocy, a co innego jest za 1500 zł generator, który ma 3 kW mocy, tak? Więc no, pamiętamy, że trzeba kupić na zapas olej do silników, bo w sensie olej do paliwa, bo generatory dwusuwowe niestety nie chcą pracować na samym paliwie. Smarowanie jest wykonywane przez paliwo, tak? Czyli sama benzyna doprowadzi do zatarcia silnika. Trzeba pamiętać, bo potem w razie sytuacji awaryjnej może się okazać, że wszyscy wpadli na ten sam pomysł i wszyscy kupili olej do dwutaktów. W sytuacji awaryjnej można go zastąpić dowolnym innym olejem. Tak, wiem, nagar i tak dalej. No okej. Okay. Lepsze to niż nie mieć prądu. A jest jedna duża wada silników dwusuwowych ze względu na to, że są są dieslowskie silniki dwusuwowe również, ale ze względu na to, że normalne silniki chodzą na mieszance benzyny z olejem, bardzo trudne jest zasilanie tych silników gazem, co jest proste i łatwe przy silnikach czterosuwowych. Czyli silnik czterosuwowy daje nam możliwość podłączenia po prostu butli z gazem przez prościutki parownik i jedziemy. Czy to będzie wodór, czy to będzie zwykły gaz, po prostu poszło. I mamy jakby tą,
taką prostą wielopaliwowość. Również większość silników czterosuwowych bez problemu zniesie zasilanie mieszanką z etanolem. To również daje nam tą taką elastyczność, że możemy mieć, kiedy zabraknie benzyny, zrobić sobie trochę wysokoprocentowego alkoholu, 20% benzyny, 80% alkoholu i większość generatorów na tym pójdzie. Przy dwusuwowym generatorze będzie problem ze sparowaniem. No i w takim razie, a co z dieslami? No diesle są genialne, ale diesle są drogie. Tutaj chyba najlepszym wyjściem byłoby kupienie silnika oddzielnie i generatora jakiegoś tam z zatartym silnikiem oddzielnie, bo o ile silnik można w tej chwili już w Polsce kupić za 1300-1400 zł, o tyle cały dieslowski generator to jest... Ja nie znalazłem oferty poniżej 3500 zł. Czy inwerterowy, czy zwykły. Skąd się w ogóle wzięły i wszystkie kłamstwa na temat inwerterowych generatorów. Skąd się w ogóle wzięły inwerterowe generatory? Jaka jest najsprawniejsza prądnica? No tak jak w elektrowni wiatrowej, czyli prądnica bezszczotkowa. I z tej prądnicy bezszczotkowej najłatwiej jest zrobić prąd stały. Prawda? I z tego prądu stałego potem inwerter robi ładny, okrągły prąd zmienny. Ale taki generator jest drogi, bo prądnica na magnesach stałych jest drogą prądnicą. W związku z tym pojawiło się mnóstwo chłamu, absolutnego chłamu, który próbują ci sprzedać jako genialne inwerterowe generatory, że są lepsze, że tylko do zasilania elektroniki. Bzdura totalna. Elektronika pójdzie na każdym prądzie, bo tak jak wiemy, elektronika idzie na prądzie stałym nawet, tak, zasilacze impulsowe. Nie ma ładniejszego prądu niż z prądnicy, prawda? Więc, no bo ta sinusoida jest wtedy idealna, więc o co chodzi? Po prostu jak jest duży dostęp do prądnic alternatorów 12 V, w związku z tym po co płacić za drogą technologię, skoro można kupić najtańsze możliwe alternatorki, wstawić je do generatora i no, nie można ich używać, prawda, w zastosowaniach domowych. No tak, no to dajmy do tego tani inwerterek, no i niech one się razem próbują dogadać. Pamiętaj, że porządny inwerter z pełną sinusoidą, sam inwerter, bez generatora, bez prądnicy, bez silnika, prawda, to jest co najmniej kilkaset złotych. Sam inwerter z pełną sinusoidą. Więc pomyśl, co jest wart inwerter dołożony do prądnicy i silnika, skoro całość kosztuje 1500, 1600 złotych. To jest po prostu nic nie warte. Na dodatek, dla mnie i dla ciebie, nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego, że my tego generatora będziemy najczęściej używali do tego, żeby nam doładował baterię akumulatorów. Po prostu. W związku z tym nasz chiński inwerter przyjmie wszystko, tak? Po stronie 230. Przyjmie wszystko, naładuje tym akumulatory, a na zewnątrz wypuści bardzo ładną sinusoidę. Więc po co płacić za kolejną rzecz, która pogarsza sprawność i na dodatek jest naprawdę niskiej jakości? Czy używać ładowarki 12 V? Odczepu 12 V z generatora. W większości generatorów jest to bardzo niskiej jakości, o bardzo, bardzo małej wydajności odczep, więc ja nie widzę powodu, zwłaszcza, że my i tak ładujemy 48 V, ale w 99 przypadków na 100 łatwiej i sprawniej pójdzie, jeżeli podłączysz 230 z generatora do ładowarki 12 V, jeżeli potrzebujesz naładować jeden 12 V akumulator. Dlatego, że ładowanie z tych 12 V, które w generatorze są, to lata całe. No i teraz z mojego doświadczenia obciążenie generatora w stosunku do zużycia energii to jest taka nieprzesadnie duża korelacja. To znaczy, generator chodząc zupełnie nieobciążony
A w pełni obciążony, to może jest 1/3 zużycia paliwa. Okej, okay, nie miałem do czynienia z wysokiej klasy generatorami, takimi właśnie za 6, 7, 8 tysięcy. Ale czterosuwowy generator z tą elektronicznie sterowaną przepustnicą, czyli ze zmianą obrotów, owszem, jak najbardziej. No i powiem Ci, że to nie była aż tak duża różnica, czy generator jest obciążony, czy nie. Co dla nas jest akurat dobre, bo to oznacza, że ładujemy akumulatory, wyłączamy generator i to jest na pewno, na pewno, na pewno oszczędność paliwa. Czyli, reasumując, jednosuwowy, nieinwerterowy. Jeżeli mamy więcej pieniędzy, to czterosuwowy, a jeżeli nie, to zwykły dwusuwowy, tylko pamiętaj, że musisz mieć zapas oleju, bo to, że teraz jest w sklepie, to nie znaczy, że w grudniu ciągle będzie. Jak zbudować baterię akumulatorów, do tego jest tutaj. Jak podłączyć system off-grid z systemem on-grid, jest tutaj. See ya.